598 referuje panu Kajko. W sprawie przystąpienia Radzieńcy Śródmiejskiego Projektu Strażnicy Pamięci. Paragraf pierwszy. Radzieńcy Śródmiejskiego przystępuje do projektu Strażnicy Pamięci stanowiącego część programu podatku edukacja patetyczna dla szkół Krakowa przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa numer 95/1281/10. Paragraf 2. Koordynatorem projektu Strażnicy Pamięci Zamienia Radzieńcy Śródmiejskiego będzie Komisja Edukacji. Paragraf 3. Podjęcie z nią podjęcia. Uzasadnienie, jak jest to państwo widzą, ale możliwe tego czwartego postaram się streścić, o co chodzi mniej więcej. Sytuacja jest taka, że do dzielnicy i konsekwencji na Komisji Edukacji przyszło pismo z Młodzieżowego Ośrodka Edukacji Obywatelskiej, w którym informowali nas właśnie o tym projekcie, któremu zresztą patronat honorowy objął Rada Miasta Krakowa w zeszłym roku objęła patronat honorowy tym projektem. Chodzi mniej więcej o to, że my już w dużej mierze wykonujemy założenia tego projektu, czyli opieka nad miejscami martyrologii i dla nas w sumie byłem w piątek na tym spotkaniu, gdzie były tylko przedstawiciele czterech dzielnic, łącznie z naszą, z tym Młodzieżowym Ośrodkiem Edukacji Obywatelskiej i podjęliśmy właśnie taką wolę współpracy, może z rozszerzeniem o następne dzielnice, gdzie będą chcieli. Z tego, co na dzień dzisiejszy wiem, dla nas będą, dla naszych szkół, z naszej dzielnicy będą ponosić tylko korzyści, bo będą różne materiały otrzymywać w ramach tego projektu. Więc uważam, że jak najbardziej zasadne jest, aby podjąć taką współpracę. Rozumiem, że nas to nic nie będzie kosztowało. Na dzień dzisiejszy nie. A nawet gdyby to na pakiety... Tylko logistyka. Udzielimy spadku. Ktoś z państwa ma pytania, uwagi do wszystkiego. Wszystko. Co z przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Strażnicy są bardzo ważni. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.